Nie, to jak to się nazywa, że my robimy? Stary, robimy telewizję, no co ty się teraz k***a siedzisz na składach i mnie pytasz, co my robimy, no. Czy wie pani, co to jest KSW? Nie. Mamy tutaj taki logotyp tego. Nic nie chcę, nic nie wiem. Dobry. Czas. Bo my jesteśmy z Federacji KSW. Kojarzysz? O, nie wiem, co to jest. Chciałem tylko zapytać, czy kojarzy pan Federację KSW? Nie. Nie. Tak. W ogóle? Nie. W żaden sposób? Dzisiaj nie. A jutro? Zobaczę. Wiesz, to jest Pudzian? O, tak. No, kto to jest Pudzian? Co to jest? On się bije dla KSW. A tu ten, w stylu amerykańskim, tak? W stylu amerykańskim. Pół dnia spędzam, jak Róża robi sobie zdjęcia. Trochę mnie to męczy już. Przewinąłem. Jest. Mamy to i znowu. Nie ruszyliśmy się ani 5 metrów. Może chciałbyś kogoś pozdrowić, bo obiecuję ci, że wszyscy zawodnicy będą to oglądali. Możesz kogoś pozdrowić. Tak. No to moją dziewczynę. Ale o zawodnikach mówimy. Nie, o zawodnikach. No, to... Dobra, to drugie. A jaką dziewczynę imię? Aleksandra Sierzewska. Ja mogę dla pana nawet spowodować, że kolega pokaże tutaj, jak ten parter się robi. Pokaż, Może nie. Nie. No, pokaż panu po prostu. Tak się robi. Tak się robi parter. O, tak się robi parter. Ale czy nie uważa pan, że to jest jednak troszeczkę takie, bym powiedział... No takie... Pedalskie. Nie, co najmniej dziwne, bo jesteśmy teraz, prawda, demokracja, nowoczesność. No może jest dziwne, wie pan, ale w zapasach też to chyba to jest, nie? No ale właśnie zapasy teraz już z olimpiady wypadły. No przez to właśnie, no. Podobno. Czy wie pan, co to jest KSW? Nie. W ogóle nie oglądam tych walk, więc co mi tam specjalnie? Czemu? No, nie, to nie jest agresja, nie? No 40 parę. No to ja mam 40 prawie, to na ty przyjdźmy. Tak. Piotrek. Też. Adam. Nie znam żadnego. Coacha? Trenera? Tak, dokładnie, trenera. Też nie. Jesteśmy ze Śląska, Hanes jesteśmy. Siemano. Chcemy być w telewizji. Pana co? Nie wiem, mówię krótko. Co to jest KSW? KSW. 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 I ja pomogę. Nie wiem, o co chodzi. No, trzymaj, Marcin, a ja tutaj za pana trochę wafluję. Mamy takie pytanie, czy pan wie może, co to jest KSW? Nie. Idzie załatwiać sprawę do urzędu i taki idzie, wiesz, taki uczesany, tak jak dzisiaj, taki ładnie ogolony, to łatwiej mu tam w tym urzędzie załatwiać sprawę? Znaczy nie wiem, jaki jest... Bo ja byłem z nim w urzędzie i wszystko załatwiłem w jeden dzień. Jakim sportem się interesujesz? Piłką nożną ogólnie. Tylko? A co wykręcicie? Z KSW jesteśmy. Ale na przykład wiem, że jesteś z Łodzi, do końca Łodzi. Z Łodzi jestem. Z Łodzi. Dokładnie jestem z Widzewa. Małe Kalido jest zajebis. A Janek Błachowicz? Zajebis. A Michał Matera? Zajebis. Gdzie to będzie? W telewizji. W Polsacie. Gdzieś tam. A co ogólnie jeszcze tu porabiasz? Pracujesz? No. Mieszkasz? No. Wiesz co? No. Słuchaj, ja ci powiem więcej w Stójce. Ja też tak uważam. Stójce. Tak. Stójce. A dlaczego? Dlaczego? Bo można wszystko zrobić. A na dole, jak się położysz, kto się przytrzyma, to nie masz możliwości później wyciągnąć. Jeszcze... Dycha? No i pa, jest dycha. I jest cyk, tak. Jest, ale też coś ćwiczyłeś. Ja wszystko. Co? Karate? Długo? Tak. Pół roku. Jak macie na imię? Karol. Też. Maciej. Też. To niewiarygodne, ja też jestem Maciek, a to jest Karol. To niewiarygodne. Pytanie pierwsze, jak masz na imię? Ryszard. To co to jest KSW? Walki. Walki, bardzo jakie? Dobrze. Jakie to są walki? No sztuki. Podoba ci się bardziej walka w stójce, czy walka w parterze? Bardziej w parterze. Bardziej? Bardziej. Czemu? A mi się wydaje, że obie są dobre. Mi tam się w ogóle parter nie podoba. Dlaczego? No nie, każdy ma swój jakiś gust, no, tak, no ale to jest takie, wiesz, jak dwóch facetów w krótkich spodenkach się k***a tarza, bez koszulek, to no takie tak, jest takie niesmaczne. No tak, ale biorą pieniądze, tak? No tak, ale w stójce... Im się opłaca. Ale to mi się podoba. I szczerze mówiąc, jest to o wiele ciekawsze jak boks. Mamet, yes. Yes, I know him. And then... Dzianowski. Mariusz Pudzianowski. Pudzian, pozdrawiam cię, mama. No, a powiedz, kojarzysz jeszcze jakiegoś zawodnika? Na przykład, nie wiem, Mamet Kalidow, Janek Błachowicz? Pewnie, że kojarzę, ale tylko, że to już teraz ostatnio nie oglądałem ich walk, czy tam coś, nie? A Michał Materla? Też wiem, który. Ze Szczecina. Wiem, ale ze Szczecina, oczywiście. Co to jest KSW? Konfrontacja sztuk walki. Czy pan wie, co to jest KSW? No, sztuki walki. Dokładnie. I czy ma pan jakichś może ulubionych swoich zawodników? Ulubionych? Pewnie z MMA będę mylił, bo niestety nakładają mi się oba sporty. Czy mógłbyś nam zaprezentować jakąś jedną taką, wiesz, jakieś cięcie albo rznięcie albo coś takiego? Nie, KSW. Proszę sobie kasa? Przypomnieć. Kasa? Nie, co to? Kasa, może być kasa. Jest tam kasa, na pewno. S i co jeszcze? Sport. K to sport. Nie. Tak, KSW. I W.
Wychowanie fizyczne. Ale coś pani co? Jedzie. Dużo pan kilometrów dziennie robi? 50-70. 50-70 dziennie? No co to jest? To ile pan ma lat? 34? Ja? 52. To ma pan zdrowie, co? Mam. No to ale ogólnie zdrowie jest takie ogólne? Tak. Kita staje? Staje. Haha, i to mi się podoba. Miłego dnia życzę. Wszystkiego dobrego. Staje. Czy siostra mogłaby nam powiedzieć jedno pytanie, odpowiedzieć? W telewizji oglądałem. No i jak się panu podoba ten typ sportu, ten typ walk? Boks lubię, a KSW nie. Możemy? Nie możemy. Naprawdę? Chcemy. O sporcie, tylko o sporcie dwa, trzy pytania. Nie trzeba, idźcie. Przez sport do utraty zdrowia. Jeden. Pierwszy, który u nas i pod naszymi barwami, to oczywiście Kołalidow. Ahmed Kołalidow? Tak. Dobrze, dalej. Jak trąba głośno mówi. To pan musi wiedzieć coś o tym, co? Po co mi to? Ale jak to jak trąba? No głośno jak jeszcze trąba. Się nie znamy, a pan od razu do mnie ja od trąby. Mówię, ja... Następny... Powiem tylko Różal, Różal. Następny Różal. Tak, numer dwa. I numer trzy, trzech nam wystarczy. Piotr Wojciechowski. Piotr Wojciechowski? Tak. Łobuzy jesteście, to wam powiem. To może chciałby się sprawdzić z jednym, bo zawodnik jest jeden z nami. Z miłą chęcią. Proszę. Słuchaj. Nie, ja robię. Zawodnikiem. On jest zawodnikiem. Wagi ciężkiej. Też. Naprawdę? No może... Popatrz. Kalafiory są. Ale i co, i nigdy nic nie próbowałeś tam się dostać do tej federacji, żeby coś powalczyć? I źle mnie się w życiu ułożyło. Postawy. To widać, że to szajka ja przestępcza jaka. 3-4. Pozdro Mario! Pozdro zawodników, pozdro. To pana Kalidowa. Czyli ogólnie jesteś w temacie. No. No i dobrze. No pójdziecie wreszcie czy nie? Bo to chuligański napad jest. Szerszym ruchem, kolego. Dobrze. Cyk. To żebyśmy byli razem w kadrze, że ja też. Można? Można.